No, wjazd do amerykańskiej posesji, mansion, czyli taki dworek. Tutaj normalnie w czasie dnia to ludzie sobie parkują. Linkami zaznaczone, gdzie mają parkować. Nakręcam na rowerze, także będzie trochę trząsło. Podjedziemy zobaczyć, tu jest wozownia. Informacja. Także my jesteśmy tutaj, tu stajnia, łazienki, no i tutaj jest ten garden, park, kawiarnia, no i cały ten główny dom. Także jest otwarte rano od 10 do 5, psy można, bez masek, niedźwiedzie są, bilety trzeba kupić. To się nazywa Edith Wharton, organizacja, jedna z amerykańskich chyba pisarek, no nie wiem, zobaczymy co to jest. Tutaj właśnie ta stajnia, no i dojazd. Ciemnawo już, bo już jest za 15:08, także to w dzień trzeba by było raczej filmować, może zrobię drugi filmik. O, strasznie ciemno. Chyba w ogóle bez sensu. Tam się trochę przejaśni, jeszcze jest szansa, że coś się nagra. Dziury. A tutaj dworek od tyłu. Także z cegieł, jak zwykle sobie kawiarnią dorabiają. Tu wjedziemy, zrobimy rundkę, na razie zamknięte, może jutro da rady wjechać. Malutki pałacyk, rzeźba. Bramka, wyjeżdżamy do ogrodu. Wyścig z czasem, w sumie wyścig ze słońcem. Parczek zadbany, żywopłoty. Fontanna, no, mam nadzieję, że oglądacie tak, jakbyście jechali sami na tym rowerze. A teraz wolniej, troszeczkę jaśniej. Jutro nagram jeszcze raz, kiedy będzie jaśniej, koło 5. No, trzeba będzie przestudiować, kim była ta kobitka. Na życie to została bezdzietna. No tu ładny żywopłot z lewej, z prawej przejście. Telewizji, internetu nie było, no to takie rzeczy sobie budowali, jak mieli forsę. No tutaj od tej strony ten dom, wejście. Przechodzimy na drugą stronę. Ciemno. Na drugiej stronie żywopłotu.
No i... schody troszeczkę podcieńsze. No, z rozmachem sobie budowali. Domek jednorodzinny, nie taki zły. Następna fontanna, widać lubili fontanny. Murek rzymski, akwadukt. Ciekawe, czy woda tam pływała. No i z tyłu mamy pola, łąki. Tam to chyba nie idę, właśnie te niedźwiedzie są. Murki 200-letnie. No i to tyle, taka posiadłość. Wrzucę trochę tej wiadomości o mieszkańce. Wojen nie było, to wszystko przetrwało. Komuniści nie zabrali. Rybek nas niestety nie ma, no ale nie jest tak brudno co najmniej. No dobra, trzymajcie się i zdrowia.